Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Gabriel Maciejewski. Spotykamy się jak zawsze w sklepie Fotomak przy stacji Metra Stokłosy, gdzie mamy nasze zaimprowizowane studio. A ja proszę Państwa dzisiaj wreszcie będę mówił po raz pierwszy, ale na pewno nie ostatni o swojej nowej książce, czyli o drugim tomie baśni jak niedźwiedź zatytułowanym Socjalizm i Śmierć. Państwo pamiętają, że na razie są dwa tomy prawda? I mam nadzieję, że uda mi się szybko napisać trzeci. Ja nie będę nic obiecywał, dlatego że miałem zamiar ten tom napisać szybko, natomiast to się bardzo przeciągnęło. Ponieważ są, no, są tak zwane okoliczności, tak, których ja ani obejść, ani przeskoczyć nie mogę. No ale jest ten drugi tom, a tom trzeci jest w stadium bardzo zaawansowanym. Bardzo zaawansowanym. I mam nadzieję, że uda mi się go, uda mi się go skończyć. Proszę Państwa, zacznę od spraw najbardziej ogólnych, czyli od szaty graficznej. Tak jak już to wielokrotnie mówiłem, nie ma sensu wydawać książek tanich. Ludzie, którzy wydają książki tanie i liczą na to, że sama treść poniesie, ten, poniesie sprzedaż, a oni są tak fantastycznymi mówcami, że pokazując się w kanałach YouTube'owych czy jakichś innych, podkręcą ją jeszcze bardziej, niestety są skazani na klęskę. Oczywiście można tak robić, jeżeli ktoś ma jakiś budżet, jakby to powiedzieć, zasiłkowy, tak? czyli jeżeli nie finansuje publikacji ze, swojego własnego, ze swoich własnych pieniędzy. nas, no, ja tak nie robię, ponieważ wydaję na te publikacje swoje własne pieniądze, nie mogę wypuszczać. Na rynek śmiecia. Po prostu. Nie mogę wypuszczać na rynek śmiecia. Oczywiście i tak zróżnicowałem y, jakość naszych publikacji. Niektóre są trochę słabsze, niektóre są trochę lepsze, no, ale to jest konieczność i każde wydawnictwo tak robi. Natomiast y, y, okręty flagowe nie mogą wyglądać y, jak puszki po konserwach, unoszące się na powierzchni rowu melioracyjnego, proszę Państwa. Nie mogą tak wyglądać. Y, stąd właśnie pomysł, by Baśniak, Niedźwiedź, Socjalizm i Śmierć wyglądała tak właśnie. Tom pierwszy z pentagramem, tom drugi z gwiazdą Dawida. Nie wiem, co będzie na trzecim tomie. Okładka jest już gotowa, ale ja nie mam czasu, żeby ją sobie przypomnieć. Ale też jakiś bardzo wyraźny znak. Proszę Państwa, z tyłu oczywiście dwaj ludzie, bardzo łatwo rozpoznawalni, którzy są z ideą socjalizmu, przynajmniej w pewnym momencie swojego życia, byli jakoś tam powiązani. Ten pan dłużej. To jest Bert Lancaster, słynny aktor, którego Państwo pamiętają z takiego filmu jak Lampart na przykład, gdzie grał księcia, czy z takiego dokumentalnego z filmu Nieznana Wojna, takiego propagandowego radzieckiego filmu, gdzie amerykański aktor opowiadał o bohaterstwie żołnierzy radzieckich i geniuszu Stalina. To jest Bert Lancaster. A to jest proszę państwa Salvador Dali. Salvador Dali, człowiek generała Franco, który też w pewnym momencie głowę w kierunku socjalizmu odwrócił, a te wszystkie pomysły to jest oczywiście, to jest oczywiście dzieło Tomka Bereźnickiego, który, który uprawia tę niezwykłą sztukę opowiadania poprzez obraz i buduje te, te wizualne zagadki, które my sobie potem możemy rozpracowywać, rozkręcać, rozmontowywać i zgadywać, co artysta chciał powiedzieć. Tak wyglądają okładki. Proszę Państwa, ja na razie pierwszy tom odłożę. W środku, jest oczywiście, w środku drugiego tomu jest oczywiście 10 ilustracji barwnych. Ten pan z brodą to jest Jakub Natanson. Gdyby ktoś nie wiedział o co chodzi, to jest Jakub Natanson. Historia Jakuba Natansona jest historią fascynującą, a wychowankowie Jakuba Natansona są jeszcze ludźmi, ludźmi jeszcze bardziej fascynującymi niż on sam. Ale kim są, to Państwo musicie się przekonać w czasie lektury. Tutaj proszę Państwa, ponieważ ja ujawniłem dwa rozdziały z tej książki, moje ulubione. To jest ilustracja do jednego z nich. To jest, proszę Państwa, burak cukrowy w kuferku, w którym zwykle przenosi się dynamit, a to z tego powodu, że jak się dowiedzieliśmy nieoficjalnie z kręgów ludzi, od, z kręgów ludzi bliskich przemysłowi cukrowniczemu, cukrownia, proszę Państwa, jest tak naprawdę fabryką zbrojeniową i przestawienie jej na produkcję nitrogliceryny jest niezwykle łatwe. Jest niezwykle łatwe. O tym oczywiście wszyscy wiedzą, ale nikt nie mówi, ponieważ tak zwane demaskacje, proszę Państwa, tak zwane demaskacje idą w przeciwnym kierunku. Tak? Ja jestem, jak Państwo wiecie, wrogiem demaskacji. Uważam, że one są robione po to, żebyśmy nie widzieli rzeczy istotnych. Tak? Czyli demaskacje sprowadzają się do tego, żebyśmy zgadywali, kto jest, a kto nie jest Żydem. To są oczywiście głupstwa, bo na naszych oczach mamy właśnie takie historie, że z buraka cukrowego można zrobić bombę. Kolejna ilustracja z Józefem Piłsudskim oraz z dwoma, z dwoma e, takimi pacynkami, w których Państwo rozpoznacie z pewnością aktorów ze sławnego filmu Waleriana Borowczyka, e, dzieje grzechu. Roman Wilhelmi, Marek Walczewski, Antoni Pochroń i hrabia Płaza Spławski. E, na dłoniach Józefa Piłsudskiego. Dlaczego? E, zachęcam do lektury. Tutaj, proszę Państwa, mamy kolejną ilustrację, ponieważ ja za chwilę powiem, jak jest ta książka rozwarstwiona, bo ona jest silnie rozwarstwiona. Jeżeli ktoś się spodziewa spójnej narracji, ten się pomyli, dlatego że nie może być zjawisko tak złożone, jak socjalizm przed I wojną światową i w czasie, niej, w czasie tej pierwszej wojny i po niej zaraz, opisany... No, w jakiś taki linearny sposób, jako, jako jakaś droga ku czemuś, tak? ku niepodległości, na przykład. To jest, proszę Państwa, zjawisko złożone i migotliwe, przypominające no, jakąś bardzo upiorną strukturę tak? z mnóstwem macek i rozgałęzień. A tutaj jest jedna z nich. To jest właśnie, jak spółdzielczość socjalistyczna negocjuje ze spółdzielczością żydowską. To gdyby ktoś łudził się, że Żydzi i socjaliści zawsze w jednym zaprzęgu. Tutaj mamy, mamy socjalistę, który próbuje wytłumaczyć żydowskiemu przedsiębiorcy, jak, jak powinny wyglądać prowizje od pośrednictwa współdzielczości na niewielkich, lokalnych obszarach. Tak to, proszę Państwa, wyglądało. Tu tekst źródłowy jest zacytowany, gdyby ktoś miał jakieś wątpliwości. Co my tu jeszcze mamy? Tego nie pokażę, żeby nie peszyć niektórych. A, ponieważ o tym już opowiadaliśmy, to też jest element. Tutaj mamy, proszę Państwa, wizję artystyczną przedstawiającą zamach na Andrzeja Hrabiego Potockiego, y, namiestnika Galicji, wicekróla, proszę Państwa, powiedzmy sobie wprost, wicekróla Galicji. Zamach dokonany przez Mirosława Siczyńskiego, tutaj w tej pięknej y, wyszywanej rubaszce y, ukraińskiej. A to jest, proszę Państwa, Edward Abramowski. Edward Abramowski, znany wszystkim, niektórzy nasi koledzy nawet pisali prace naukowe na temat Edwarda Abramowskiego, ja nie powiem kto. A tutaj mamy, mamy Kor, ponieważ Edward Abramowski, proszę Państwa, nazywany jest Ojcem Koru. <laughs> Cytaty z pism Edwarda Abramowskiego to jest, proszę Państwa, Stopociech. Ja polecam lekturę tych pism, bo one są bardzo zabawne. Dziękujmy Panu Najwyższemu, że powołał Edwarda Abramowskiego w 1918 roku do siebie i że nie został on politykiem odrodzonej ojczyzny, bo nie wiadomo, co by się z nami stało. Nie wiadomo, co by się z nami stało. Tak głęboko aktywnym wizjonerem był ten Pan. Do tego jeszcze oczywiście, tak jak w każdej książce, mamy, mamy materiał ilustracyjny. Ten pan z karteczką i wąsem to jest Ignacy Daszyński, jeden z moich ulubieńców. Tu jeszcze raz Jakub Natanson, absolutny geniusz. Jeżeli idzie o chemię, oczywiście. Tutaj angielskie rewolwery. Dlaczego angielskie, to państwo się domyślają. Te, te rewolwery nie pochodzą z Londynu, ale z Krakowa. Kraków był nasycony rewolwerami angielskimi, tak jak Powołże było nasycone rewolwerami amerykańskimi. <taki>, Taki był podział mniej więcej świata. Jedni dostarczali broń bandytom w Galicji, a inni bandytom na Powołże. O tym też jest tutaj napisane bardzo, bardzo interesująco, mam nadzieję. Tu kolejny mój ulubieniec Stanisław Brzozowski, a tej pani nie przedstawię, żeby nie... nie nie uprzedzać tutaj, nie, nie demaskować wątków. A tutaj ksiądz Stanisław Stojałowski, proszę Państwa. Przykład księdza Stanisława Stojałowskiego uczy nas, że tak naprawdę wszystko jest formatem. Ja nie odniosę się teraz tutaj słowem żywym, nie, nie zbuduję żadnej analogii, ale proszę Państwa, przykład księdza Stojałowskiego uczy nas, że w polityce tak naprawdę wszystko jest formatem i żeby skutecznie działać politycznie trzeba mieć swoje formaty swoje formaty i swoje hierarchie unieważniające hierarchie naszych przeciwników. Ale to y, mam nadzieję Państwo, o, um, mam nadzieję opowiedzieć o tym Państwu szczegółowo kiedy indziej, dlatego że dzisiaj dzisiaj będzie co innego. Dobra, proszę Państwa, tak wygląda z grubsza, y, szata graficzna, y, drugi tom, żeby wszyscy widzieli, jest grubszy od pierwszego Proszę bardzo, to widać wyraźnie. Nie wiem jaki będzie trzeci, bo sprawa jest otwarta, ale jest grubszy drugi tom. Proszę Państwa, y, książka jest rozwarstwiona, y, składa się y, z kilkunastu istotnych, nawet nie wątków, wektorów, kierunków. Y, Wziąłem bardzo, bardzo szeroki zamach, to znaczy nie, nie bawię się w jakieś chronologie, nigdy tego nie robiłem, bo nie lubię żadnych układów chronologicznych. Proszę Państwa, zaczynamy od żeglugi parowej na Wiśle, od przedsiębiorstwa Andrzeja Zamojskiego i od wypadków, które doprowadziły do wybuchu Powstania Styczniowego, a kończymy na przedwojennych procesach krakowskich i zamachu na Andrzeja Potockiego. Po drodze mamy chemię i dynamiczny rozwój y, przemysłu w królestwie. Y, mamy kwestię transportu morskiego i transportu kolejowego, głównie przez pryzmat Galicji opowiedziano. Y, mamy kwestię y, y, okultyzmu, słabiej poruszoną niż w tym tomie, ale ona jest obecna, dlatego że musi być obecna przez cały czas. Y, i mamy sprawę współdzielczości. Mamy sprawę współdzielczości, która jest tutaj ciąży. I splata się z kolejnym wątkiem, czyli z wątkiem galicyjskim i krakowskim. No i oczywiście kolejny wątek to stosunki polsko-ukraińskie, no bo przebywamy w Galicji. Oprócz tego jeszcze mamy Roman Armowskiego i jego przedziwną postawę, tak, która mnie wcale nie urzeka i nie uwodzi. I taką tutaj dla wielu osób kontrowersyjną tezę postawię, o której już no, wielokrotnie mówiłem, którą już wielokrotnie ujawniałem, ale jeszcze raz trzeba to powiedzieć. Proszę Państwa, socjalizm narodowy od socjalizmu internacjonalistycznego nie różni się niczym, tylko formułą propagandową. Tylko formułą propagandową. Jeżeli ktoś zaczyna swoją karierę polityczną od kwestionowania własności, w imię czegoś, tak? To niech przestanie. Po prostu. Dlatego, że proszę państwa, to jest tak, że nie można patrzeć, tak jak już mówiłem przy okazji poprzedniej pogadanki, na sprawy lokalne z perspektywy niższej, niż ta, na której one rzeczywiście są ustawione. Na sprawy lokalne patrzymy z perspektywy europejskiej albo z perspektywy globalnej. Na sprawy, na sprawy małych miasteczek patrzymy z perspektywy regionu, na Europę Środkową na przykład, a na sprawy kraju patrzymy z perspektywy globalnej. Dlatego, że globalne siły działają w każdym miejscu na Ziemi. I złudzeniem jest ufanie w to, że akurat w Polsce, akurat w Europie Środkowej. Będzie inaczej. A ci, którzy tu przychodzą po to, żeby nam coś gwarantować, mają dobre i szczere intencje? Nie mają, wszyscy to wiemy. Więc to, to są tylko niektóre z tych wątków, bo są inne. Proszę Państwa, ja pisząc tę książkę, miałem szczery zamiar wydania dwóch innych jeszcze książek, które będą niejako flankować ten, ten, ten flagowy okręt naszego wydawnictwa. Socjalizm i śmierć, "Basiach Niedźwiedź, tom drugi. Nie udało mi się. Nie udało mi się, dlatego, że staram się być zawsze. Znaczy, no, nie robić niczego, co rzuciłoby na mnie jakieś podejrzenie, tak? że ja na przykład podbieram komuś jakieś prawa albo coś. Jedną z bohaterek tej książki jest Maria Kleniewska, autorka fascynujących, ale bardzo mało Nieobszernych, ale fascynujących wspomnień. Ziemianka, która otworzyła ochronkę dla dzieci na lubelskim powiślu, proszę Państwa, na obszarach, skąd pochodzą moi dziadkowie. Jej mąż Jan Kleniewski prowadził bardzo dobrze prosperującą cukrownię, a czym jest cukrownia to my już wszyscy wiemy. Tak? I też przypomnę, że jak się zaczęła rewolucja piątego roku to wszyscy socjaliści pierwsze co zrobili to pobiegli z rewolwerami do cukrowni, żeby je zająć. Zbrojnie, a następnie przerobić na fabryki zbrojeniowe, proszę Państwa, nie udało mi się wydać wspomnień Marii Kleniewskiej, dlatego, że no, przygotował te wspomnienia do druku profesor Włodarczyk, dawny minister w rządzie Jana Olszewskiego. I ja bezskutecznie prosiłem profesora Włodarczyka, żeby on mi pozwolił to wydać. On nawet mi nie odpowiedział. Nawet mi nie odpowiedział. Więc to się nie zdarza. Każdy odpowiada, proszę Państwa, ja, ja tę sprawę męczę, jak wiecie Państwo, to się przedłużyło o rok. I ja w ciągu tego roku kilkakrotnie pisałem do profesora Włodarczyka w tej sprawie, a mało tego, mam jeszcze kolegów w Związku Powiślan, do którego on należy. I poprzez ten związek Powiślan usiłowałem się z nim skontaktować i uzyskać to pozwolenie, ponieważ on tam bardzo pieczołowicie te wspomnienia przygotował. Yy, oczywiście zrobił to na rynek lokalny. Yy, yy. Zrobił przypisy, no więc ja nie mogę tego tak po prostu wydać bez jego zgody. No ale on się nie odzywa, więc wspomnień Marii Kleniewskiej nie będzie, proszę Państwa. A ich nie ma, dlatego że słynna powódź na powiściu, która parę lat temu się zdarzyła, ten nakład był mikroskopijny, kupili to głównie ludzie w Wilkowie i okolicach. Po prostu te książki spłynęły wisłą. Jeden egzemplarz w bibliotece w Puławach, który ja sobie zeskanowałem i gdzieś tam mam. Natomiast tej książki nie ma. Jest to książka ważna i wartościowa w kontekście tego co pisał Stefan Żeromski. Ja się, tak jak mówię, kontaktowałem ze związkiem Powiślan jeszcze latem i od tego lata ani związek Powiślan, ani sam profesor Wodarczyk nie raczyli mi odpowiedzieć. Uważam, że to jest skandal. Po prostu uważam, że to jest skandal. Dlatego, że trzeba publikować ważne dla Polaków treści, trzeba je upubliczniać i one muszą być obecne w obiegu. Jeżeli ktoś sam nie potrafi tego zrobić, to niech przynajmniej nie przeszkadza. Proszę Państwa, udało się wydać za to dwie książki. Jedna to jest ta, a druga to jest autobiografia Ignacego Mościckiego, prezydenta odrodzonej ojczyzny. Proszę Państwa, jest to książka absolutnie wstrząsająca. I chciałem też powiedzieć słów kilka o tym, jak głęboko w serce wrośnięte są pewne nawyki i jak głęboko ludzie są przyzwyczajeni do fałszów, które ktoś im kiedyś wdrukował w głowę. Bo trzeba być naprawdę ciężkim idiotą, czytając autobiografię Ignacego Mościckiego, żeby się nie zorientować, kim on był w rzeczywistości w czasach rewolucyjnych, w czasach, kiedy kierował korporacją Welecja w Rydze, tak? na uniwersytecie, do, na który dostał się w okolicznościach no, mocno zaskakujących, ponieważ nie przyjmowano żadnych Polaków, a już na pewno nie Polaków wywrotowców na ten uniwersytet, a Ignacy Mościcki jakoś się dostał. Prawda? On o tym pisze wprost. Przejął w, w zasadzie od razu kierownictwo korporacji Welecja i zajął się organizowaniem bojówki socjalistycznej, organizacji socjalistycznej na Uniwersytecie Ryskim. Proszę Państwa, Ignacy Mościcki był geniuszem. On jest jednym z bohaterów tej książki. Był to absolutny geniusz. Natomiast demaskacje, które on uprawia w swojej autobiografii, demaskacje mimowolne, powinny postawić nam wszystkim włosy na głowie. I teraz tak, ta autobiografia została wydana w latach 90. przez wydawnictwo Bellona, dziś już nieistniejące, bo zlikwidowane chyba przez Jacka Olesie Juka, o ile wiem, czy tam wykupione. Natomiast <grych> przedmowę do tego wydania w 91 roku napisał Lech Wałęsa. Była to oczywiście przedmowa entuzjastyczna, tak? bo to oto, nowa władza yy, yy, przejmuje schedę po starej władzy. No Proszę państwa. No, trudno o większą demaskację, tak? Wałęsa pisze przedmowę do książki Mościckiego. Do książki Mościckiego, gdzie, gdzie mamy historię, no, zupełnie wstrząsające, tak? No, mnie najbardziej, najbardziej uderzyło to, w jaki sposób Ignacy Mościcki został prezydentem, ponieważ on Pracował na Politechnice Lwowskiej, no i tak jak mówię, był to geniusz. Dlatego człowieka wymyślenie nowej technologii produkującej jakieś straszliwe bronie nie było niczym szczególnym. To... To była rzecz łatwa do zrobienia. Następnie uzyskanie kredytu na to i uruchomienie produkcji, to, to, to myślę, że też nie przedstawiało żadnego kłopotu. I profesor Mościcki, proszę Państwa, od swojej pracy, która go pochłaniała i do której się nadawał jak nikt, zostaje nagle odwołany do Warszawy po to, żeby objąć funkcję prezydenta? Po co? Przecież wszyscy wiem, że prezydent to fikcja. tak? Piłsudski zrobił go tym prezydentem nie wiadomo dlaczego. I Mościcki, Mościcki mógł spokojnie zostać w Lwowie i tam dalej pracować dla dobra kraju, jak to lubią niektórzy powiedzieć, natomiast prezydentem był ponic. Znaczy tak się wydaje, że ponic, no, ale jak sobie pomyślimy, proszę Państwa, że facet, który opracował metodę pozyskiwania azotu z powietrza, tak, zostaje mianowany prezydentem, czyli zostaje tak naprawdę zablokowany. Jego intelekt, możliwości twórcze i czas są unieważnione no to nam, starym zwolennikom spiskowej teorii, od razu przychodzi do głowy myśl, a któż wpadł na ten szatański pomysł? I dlaczego? No ale tak było, proszę Państwa. Ja może pokażę autobiografię Ignacego Mościckiego. Ona jest... Chciałem z tego miejsca podziękować Jarosławowi, proszę Państwa. Jarosław się trochę wyłączył z naszych produkcji, ale mam nadzieję, że niebawem wróci. Chciałem, żeby Państwo zobaczyli, jak fantastyczna jest ta okładka i zwrócili państwo na uwagę na te symbole chemiczne, które są tutaj wpisane w nazwisko autora i na to, że facet, który całe życie produkował, zajmował się wymyślaniem technologii zbrojeniowych, tak? Wypuszcza z rąk gołębia pokoju. To Jarosław wymyślił. On nie umie rysować, ale ma bardzo dobre pomysły, i jego okładki są świetne. I dał mi jeszcze drugą do zatwierdzenia, ale ta była po prostu mistrzowska i po prostu nie ma o czym gadać. To jest świetna okładka i mam nadzieję, że jeszcze Jarosław będzie dla nas robił inne, inne okładki, one będą równie doskonałe jak to. Proszę Państwa, książka, tak jak mówię, wstrząsająca do Wielokrotnego przeczytania. Chciałem też podkreślić, że tu jest indeks, tak jak zwykle nasze indeksy. W Baśni też jest indeks. Dziękujemy panu Markowi Natusiewiczowi, który nad tym indeksem spędza długie godziny. Bez, ich, bez tych indeksów książki byłyby o wiele uboższe i słabsze po prostu, no ale one są. Więc każdy może sobie tutaj przeczytać krótki krótką biografię postaci występujących występujących w tekście. Oczywiście mamy. Mamy wkładkę zdjęciową, wklejkę z ilustracjami na końcu. Ignacy Mościcki, w stroju komandora, proszę Państwa, na przykład. Ignacy Mościcki był człowiekiem, jak mówiłem, genialnym. Natomiast przy tym mocno zakłamanym i ufającym, że jego prostoduszny charakter oraz łatwość wymyślania rozmaitych skomplikowanych technologii uchroni go. Przed śmiercią, bo to trzeba tak powiedzieć. I chyba miał rację, proszę Państwa, dlatego że ilość patentów, których Pan się pozbył za darmo na rzecz konsorcjów zbrojeniowych globalnych, yy, amerykańskich, brytyjskich, no jest po prostu przerażająca. Przerażająca. Gdyby Polacy tym dysponowali w 1939 roku, nikt by tu nie wszedł. Po prostu nikt by tu nie wszedł. Natomiast Ignacy Mościcki jeszcze przed wojną yy, oddał to za bezdurno. Yy, wielkim wielkim światowym graczom. I rzeczywiście dożył późnego wieku, zmarł w roku 1946 w Szwajcarii, niepokojony przez nikogo. Proszę państwa, przedziwna biografia do reinterpretacji wielokrotnej i na pewno nie do tego, byśmy popadali w jakiś tępy entuzjazm nad tą rocznicą, która już za tydzień będzie i, i na którą wszyscy czekają, i wszyscy próbują to jakoś przeżywać. No więc ja nie będę tego przeżywał. Nie po to piszę te książki, żeby się ekscytować głupio i powierzchownie. A do lektury Państwa szczerze zachęcam. Jeszcze słów kilka o, o baśni, jak niedźwiedź. Proszę Państwa, ja mam taki sposób opowiadania historii, że sięgam zawsze do kultury pop. I o sprawach ważnych i ważkich, ciężkich opowiadam przez literaturę popularną albo przez procesy. To najbardziej jest fascynujące, o ile oczywiście są dokumenty i jakieś teksty dotyczące tych procesów i tutaj tak samo. Tutaj mamy dwa wielkie procesy opisane. Ja nie zdradzę jakie, ale treść stenogramy z tych procesów proszę państwa zwalają z nóg. Zwalają z nóg i są tak silnie zaczepione we współczesności naszej tutaj dzisiaj że ja po prostu nie wiedziałem, co powiedzieć, jak do tego doszedłem w tekście. Zamurowało mnie zupełnie. I yy, yy, jeżeli idzie o literaturę popularną, to znowu znęcam się nad żeromskim, ponieważ ja nie mogę spokojnie słuchać i spokojnie patrzeć na to, jak prezydent Duda odczytuje fragmenty przedwiośnia. Proszę Państwa, Stefan Żeromski to oszust. W dodatku, oszust dobrze poinformowany. To znaczy, on w, tych swoich, yy, w tej swojej prozie. Zdradza mnóstwo rzeczy z zaplecza działalności organizacji socjalistycznych i są to rzeczy potworne. Moim zdaniem powieść Dzieje Grzechu jest jedną wielką demaskacją. Oczywiście nieświętej pamięci reżyser Borowczyk, robiąc na podstawie tej powieści film, skupił się oczywiście na wątku pornograficznym i nic więcej go nie interesowało. To jest idiotyzm. Idiotyzm i redukcja ad absurdum, dlatego że y, to jest, proszę Państwa, o tym, jakimi metodami posługiwali się socjaliści i kto ich finansował. Y, Stefan ujawnia naprawdę sporo, y, tylko trzeba to umieć przeczytać. Y, wnoszę stąd, że pan Jeromski nie był biednym poetą, co bez butów chodził, y, ale człowiekiem dobrze poukładanym i dobrze poinformowanym. Oczywiście y, wszelkie jego jego sugestie i jego takie fascynacje dotyczące i polityki, i też jakiejś takiej fizyczności są powierzchowne, dlatego, że był to człowiek, który potrafił bardzo dobrze liczyć. Jak Państwo pamiętacie, miał taki epizod w życiu, że potrafił zaznaczać, zaznaczać wszystkie egzemplarze w nakładzie, które mu wydano, po to, żeby go wydawca nie oszukał. No więc taki to był, taki to był pisarz. Dzisiaj już nikt tak nie robi, bo nikt nie dopuszcza autorów do, do nakładu. Nawet ja tego nie robię. Proszę Państwa, y, zachęcam do lektury. Jeszcze raz wymienię wątki podstawowe: chemia, spółdzielczość, transport, y, sprawy polsko-ukraińskie, procesy kryminalne, angielskie i amerykańskie rewolwery. Y, 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 co jeszcze? Żegluga parowa. Y, y, Przemysł w Królestwie i nie tylko, yy, emigracja zarobkowa yy, do Ameryki, A, no i jeszcze kilka wątków. To wszystko na tych trzystu paru stronach się mieści. Mam nadzieję, że Państwo będziecie zadowoleni. W przygotowaniu tom trzeci yy, obym miał siłę i czas skończyć go szybko, bo jeszcze chcę zrobić jeden manewr przed, przed yy, wydaniem trzeciego tomu, ale nie powiem jaki bo to ma być niespodzianka. Proszę Państwa, mam nadzieję, że ci, którzy zgłosili się na pierwszą konferencję latającego Uniwersytetu Leszczynowego do Tłokini, będą zadowoleni z tego. Został nam miesiąc do imprezy. Proszę Państwa, ja jestem mocno zdenerwowany dlatego, że i bardzo spięty, ponieważ uważam, że od tej imprezy wiele zależy w funkcjonowaniu naszego przedsiębiorstwa i całego obszaru zarządzanego przeze mnie. No chciałbym bardzo, żeby się udało, dlatego jeżeli na przykład ktoś do mnie coś napisze, a ja warknę, tak, albo ktoś przyjdzie na targi, a ja warknę, tak? albo zrobię coś podobnego, także uprzejmie proszę wziąć pod uwagę to, że jestem w wielkim napięciu teraz, bo przygotowuje się pierwsza ważna, ważna impreza, a potem będzie druga, mam nadzieję, jeszcze trudniejsza niż ta pierwsza. Uprzejmie proszę o wybaczenie, już na zapas, postaram się być miły i grzeczny i zachowywać się spokojnie. Bardzo Państwu dziękuję, zachęcam do lektury, do następnego spotkania.